Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy pierogi z patelni. Potrzebować będziemy 1,5 szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, szczyptę soli, 1 łyżkę masła i 0,5 szklanki gorącej wody. Masło zalewam wodą i poczekam, aż się rozpuści i później dołożę do mąki i wyrobię ciasto. A na farsz będziemy potrzebować 3 małe ząbki czosnku, 1 cebulę i będziemy doprawiać solą i pieprzem. Masę mięsną możemy również zmiksować, tylko proszę uważać z cebulą, ponieważ cebula często traci smak podczas miksowania. I teraz już robimy ciasto. Zrobione ciasto pozostawiamy na 30 minut, aby odpoczęło. Masło musimy mieć rozpuszczone, bo później będzie problem w połączeniu ciasta. Pierogi wyrobimy i będziemy smażyć. Także są to nietypowe pierożki, bardzo smaczne, ale takie troszeczkę inne. Tak, i teraz zarabiamy ciasto. Przykryjemy folią spożywczą i pozostawimy, aby ciasto odpoczęło. Należy bardzo dokładnie składniki połączyć. Tak, ciasto już mam zarobione. I teraz, tak jak wspominałam, przykryję, aby odpoczęło. Przerobię ręką. Tak, ciasto już mam zarobione, tak wygląda. Przykrywamy i pozostawiamy na 30 minut, aby ciasto odpoczęło. A farsz, składniki połączę. I będą pierogi z patelni. Ciasto już nam odpoczęło i teraz będziemy formować pierogi. Pamiętamy zawsze o dodatkowej mące do maty. Ciasto przerabiamy i będziemy kroić na kawałki i wałkować. Damy na jedną część. Należy, bo one będą smażone. Na patelni mam tłuszcz. Tłuszcz należy rozgrzać. I tutaj ciasto cienko wałkujemy. I będziemy na cieście rozprowadzać farsz. Tak jak już wspominałam, farsz tylko składniki połączyłam. I teraz dajemy łyżkę farszu, rozprowadzamy i nakrywamy. I ja mam taką foremkę i musimy się z tym farszem zmieścić w tej foremce, a możemy po prostu zacisnąć to widelcem, ale ja sobie
uformuję takie pierogi. I tutaj, jeżeli widzimy, że jest niedociśnięte, to należy docisnąć. I tak robię następną porcję. Należy zawsze pamiętać o opruszaniu mąką. Tak. Dajemy porcję mięsa. Przykrywamy i wycinamy foremką. Musimy pamiętać, aby to było dociśnięte, ponieważ podczas smażenia możemy mieć problem. I robimy następną porcję. Tłuszcz już tam się rozgrzewa. I dociskamy. Należy jeszcze sprawdzić, być pewnym, tak wyglądają pierogi z patelni, aby te boki były dokładnie. O, i już mamy. Już możemy smażyć. Smażymy z jednej i z drugiej strony. Na średnim gazie. I tak będziemy robić do skończenia składników. Dociskamy i formujemy. Należy zwrócić uwagę, te już będą może tak oto wyglądają pierogi z patelni, które smażymy na złoty kolor. I tak oto pierogi mamy usmażone. Zdejmujemy na ręcznik papierowy, aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Pierogi z patelni.